Każdy ma opinię o Bogu, ale czy go poznałeś osobiście? Jeżeli go nie poznałeś, to dzisiaj masz taką możliwość. I ja chcę ci powiedzieć, jako osoba, która go poznała osobiście, nie ma nic piękniejszego, nie ma nic wartościowszego, nie ma nic ciekawszego, nie ma nic bardziej spełniajszego, co cię może spełnić, wypełnić, niż osobiste poznanie żywego Boga. Każdy człowiek potrzebuje spotkać się z sercem, z żywym Jezusem Chrystusem. Przyjaciele, to nie chodzi o żadną religię. Nie chodzi o taką religię, czy katolicką, czy protestancką, czy jakichś świadków Jehowy, czegokolwiek, to nie o to chodzi. Chodzi o twoje serce. Chodzi o osobiście. Otworzysz swoje serce. Zegniesz swój kark. Skupisz się na tym, że jest Bóg. Otworzysz swoje serce i powiesz, chcę ciebie poznać. Zakładam, że nie wiem. Zakładam, że nie mam na wszystko odpowiedzi. Bo człowieku, chodzisz i myślisz, że jesteś jakimś Einsteinem, że masz odpowiedź na wszystko, ale nie umiesz wytłumaczyć, dlaczego się to stało, czy tamto stało. Nie masz na to odpowiedzi, skąd jesteś, po co tu jesteś, gdzie idziesz. A ja mam, bo ja mam Boga, bo poznałam osobiście żywego Jezusa Chrystusa, bo On jest realny. I to nie jest żadna bozia, to nie jest żadna religia, to nie są żadne debaty pro życie, czy pro aborcja, czy pro tamto, czy antywojna, czy cokolwiek, to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Bóg to architekt serca. On przemienia serce człowieka, bo w tym momencie twoje serce jest jak kamień. Jak kamień. Nie dostrzegasz go. Chodzisz sobie taki obojętny. Myślisz, że Boga nie ma. Nie masz wrażliwości, bo twoje serce jest jak kamień, a Bóg jest. Kamienne serce to serce, któremu brakuje wrażliwości na to, że Bóg jest. Na to, że Bóg jest tuż obok. Że Bóg ma dobry plan dla ciebie. Ten plan to twoja wieczność. Ten plan wykonał się 2000 lat temu na Golgocie. Ten plan to twoja przyszłość, jeżeli go wezmiesz, jeżeli przyjmiesz Jezusa Chrystusa. Jeżeli przestaniesz kozaczyć, że wszystko wiesz, jesteś taki mądry, jesteś panem na tronie własnego życia. Bo to jest iluzja. Nie jesteś żadnym panem na żadnym tronie. To jest iluzja. To jest iluzja. Jesteś w ciemności i tylko otworzenie swojego serca na Boga, na proste słowa Ewangelii, że jest Bóg, że to nie jest religia, to nie jest bozia, ale możesz się skontaktować z tym Bogiem, jeżeli uwierzysz w proste słowa Ewangelii. Ewangelia to jest najpiękniejsze wydarzenie w historii ludzkości. Ewangelia. Ewangelia to jest rewolucja. Ewangelia to jest twoje wyzwolenie. Ewangelia to jest twoja wolność. 2000 lat temu Jezus umarł za twoje grzechy. Twoje. Twoje osobiste. Każde twoje gówno. Umarł za każdą twoją głupotę. Za twoje narkotyki, za twoje szyderstwa, za twoją nienawiść, za twoją obojętność. A myślisz, że jesteś taki dobry. Dobry jest Bóg, który umarł za to, abyś ty był pobłogosławiony.
bo błogosławiony jest ten, komu przebaczono jego grzechy. I ja jestem błogosławiona. Ty też jesteś błogosławiony, ale nie możesz tego dotknąć, jeżeli nie otworzysz się, jeżeli nie przyjmiesz tego, jeżeli nie podejmiesz decyzji. A decyzja jest taka prosta. Ona jest dziecinnie prosta. Dziecinnie prosta. Nie musisz latać całe życie po kościołach. Spotkanie z Jezusem jest dziecinne proste. Wystarczy, że uwierzysz. To od ciebie zależy, nie od żadnego księdza. Od ciebie. Czy powiesz: Jezus, wierzę. Wierzę. Zginam się. Zginam swój kark. Olewam te swoje koncepcje. Klękam przed tobą. Bo wierzę. Otwieram się. Otwieram swoje serce. Jeżeli to zrobisz, jeżeli uwierzysz w swoim sercu, że Jezus jest realny, że On wstał z martwych, to nie jest żaden symbol, to nie jest opłatek, to nie są twoje rytuały, to nie są twoje uczynki. Jezus jest żywy. On jest realny. Ja Go poznałam ponad 10 lat temu. On przemienił moje życie. Dał mi nowe życie. Dał mi skarb, którym On jest osobiście. Jezus Chrystus. To nie Boża na krzyżyku. To Król Królów. Król Królów. Te słowa. To są najważniejsze słowa w twoim życiu. Te słowa, które mówię teraz do ciebie, mogą zmienić całą twoją wieczność. Mogą również zmienić twoją teraźniejszość. To są słowa o żywym Bogu. O Bogu, który jest Bogiem transformacji. Przemiany tak radykalnej, że to zmieni twoje życie. To Król Królów. Jezus jest realny. Mówię ci o tym, bo Go poznałam osobiście. Rozumiesz? Ty też możesz poznać Boga osobiście. Osobiście. Nie z książki. Nie z opowieści. Nie z historyjek. Nie z dywagacji. Żeby poznać Boga, potrzebujesz otworzyć swoje serce i powiedzieć: Jezus, przyjdź do mojego życia. Przyjdź do mojego serca. Oddaję Ci całe moje życie. Oddaję Ci wszystko. Kładę wszystko pod Twoimi stopami. I wiecie co? Ludzie myślą, że coś stracą. Ja kiedyś też tak myślałam. Myślałam, że jeżeli ja coś takiego zrobię, to się stanę jakąś dewotą, czy jakąś nudną zakonnicą. Ale się, to jest w ogóle kłamstwo, bo to nie ma nic wspólnego z żadną zakonnicą, ani z żadną religią. To jest power do życia. To jest moc transformacji. Nic na tej ziemi, ani żadna religia, ani żadna praktyka, ani żadna medytacja, ani żadne relacje, ani żadna terapia. Nic ci tego nie może dać. Wolności. Piękna. Absolutu. Pewności. Jaka jest w tym, że możesz poznać Boga osobiście. Nie marnuj tej szansy, przyjacielu. Nie marnuj tej szansy. To jest szansa twojego życia. To jest koło ratunkowe. Otwórz swoje serce i powiedz, jeżeli ona mówi prawdę, jeżeli jesteś, Jezus, jeżeli jesteś, wołam do ciebie, powiedz tak, wykrzycz to, powiedz: Jezus, potrzebuję ciebie, przyjdź do mojego życia. On jest realny, On słyszy, słyszy wołanie twojego serca, On słyszy twoje wyznanie. Jeżeli otworzysz swoje serce,
realnie, to obiecuję ci, że on przyjdzie. I przyjdziesz tutaj do mnie i będziesz mówił, że spotkałeś Boga, że on jest dobry, że on jest piękny, że to zmieniło twoje życie. Będziesz to mówił, jeżeli otworzysz swoje serce, przyjacielu. To będzie cud nad cudem. Cud. To będzie najpiękniejszy dzień twojego życia. Ja się modlę o to, że te słowa przenikają twoje serce, przebijają się do twojego umysłu, do twojego wnętrza. Modlę się. Modlę się o ciebie, człowieku. Żebyś doświadczył piękna i dobra Boga żywego. Amen.